A z generałem Gongorem to my między innymi lecieliśmy do Iraku razem, akurat jednym z tych dwóch samolotów. Generał Franciszek Gongor był w tym czasie, kiedy już NATO powoli dochodzi do tego, że następny główny dowodzący sił NATO, bo mówimy o najwyższym stanowisku, już musiałby być z nowego państwa NATO. No i był chyba z tym, który jakby miał największe szanse nim dostać. I dlatego w dzisiejszej sytuacji myślę, że ta zmiana, czyli te nastawienie ogólne w NATO, że już musiałby być to generał z nowego państwa, nie ulegnie zmianie. Natomiast kto nie będzie, oczywiście trudno powiedzieć. No ponieważ trudno chyba znaleźć będzie równorzędnego kandydata.